Gratuluję awansu. Gratuluję podwyżki. Co musi się zdarzyć, abyś usłyszał, abyś usłyszała te słowa? W tym filmie odpowiadam na pytanie, jak dobrze przygotować się do rozmowy o podwyżce lub do rozmowy o awansie. Pokażę Ci, co zrobić, aby Twoje zasługi zostały zauważone przez przełożonych, dzięki czemu będzie Ci znacznie łatwiej negocjować. Sposoby, o których opowiem, zostały wielokrotnie sprawdzone przez eksperta współpracującego z Fundacją Idea dla Ciebie. Ta wieloletnia praktyka pokazała nam, jak bardzo są one skuteczne. A jakie są Twoje doświadczenia w tym zakresie? Zapraszam do podzielenia się w komentarzach pod filmem. Cześć, ja mam na imię Agnieszka i w tym filmie przybliżę Ci temat związany ze skutecznym ubieganiem się o awans i podwyżkę. Na wstępie warto zaznaczyć, że istnieją firmy, w których stosowanie określonych sposobów, aby uzyskać awans i wyższą pensję, nie jest w ogóle potrzebne, ponieważ polityka tych firm sprawia, że poszczególni pracownicy otrzymują podwyżki oraz awanse adekwatnie do ich wkładu w rozwój danego biznesu. Niestety nie jest to popularne, ponieważ nie da się wprowadzić tej zasady tylko w stosunku do podwyżek czy awansów, ale konieczna jest zmiana całego systemu zarządzania. Zmiana taka, poza zwiększeniem zaangażowania pracowników oraz ilości osób chętnych do pracy w takiej firmie, niesie za sobą szereg innych korzyści, takich jak przede wszystkim uporządkowanie danego biznesu, co wpływa na znaczne zwiększenie wydajności firmy, zysku netto i na atmosferę w pracy, a właścicielom pozwala znaleźć znacznie więcej czasu na myślenie strategiczne, spędzanie czasu z rodziną czy po prostu na odpoczynek. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że wciąż niewiele firm decyduje się na zmianę metody zarządzania. Powodów jest wiele, ale wśród tych najważniejszych znajduje się czasochłonność tego procesu, konieczność współpracy z osobami o specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, a co najważniejsze i często najtrudniejsze, przekonanie załogi do planowanych zmian. Dlatego z jednej strony zachęcam do wyrozumiałości wobec firmy lub instytucji, która Cię zatrudnia, a z drugiej strony proponuję Ci nie czekać, aż ktoś inny da Ci podwyżkę lub awans. Weź sprawy w swoje ręce i po prostu właściwie przygotuj się na rozmowę z przełożonymi. Warto tutaj rozważyć pewną myśl, która może zmienić wiele aspektów naszego życia. Otóż czekając, aż ktoś nas uszczęśliwi, możemy się nie doczekać i całe życie być nieszczęśliwymi. W końcu, jaki mamy wpływ na innych ludzi? Największe prawdopodobieństwo zrealizowania naszych marzeń daje nam zaangażowanie samych siebie w osiągnięcie naszego celu. Podstawowym kluczem do sukcesu na rozmowie w sprawie awansu lub podwyżki jest zrozumienie podstawowych zasad rządzących biznesem. Zasada numer 1. Celem każdej firmy komercyjnej jest zarabianie. Niezależnie co myślisz o firmie, w której pracujesz, to musisz przyznać, że jeżeli firma przestanie zarabiać, to zatrudnieni w niej pracownicy stracą na tym najbardziej. Jeżeli w firmie pojawią się problemy finansowe, to w pierwszej kolejności sytuacja taka może doprowadzić do niewypłaconych pensji, a w dalszej perspektywie do upadku całego biznesu, a przez to do utraty miejsca pracy. Zasada numer 2. W firmie musi się opłacać Ciebie zatrudniać. Twoja praca musi dawać firmie możliwość zarobienia kwoty wyższej niż koszty Twojego zatrudnienia. Jest to niestety brutalna prawda, ale gdybyśmy postawili się na miejscu naszego pracodawcy, myślelibyśmy o tej regule cały czas. Nie otwiera się przecież biznesu po to, aby do niego dokładać, ale po to, aby generował on zyski. Z drugiej strony niezwykle ważne jest, abyśmy sprzedawali nasz czas poświęcany danej firmie za jak największą możliwą stawkę. Pracując na etacie, najczęściej jesteś umówiony na stawkę godzinową lub stałą pensję miesięczną, co również jest wymianą określonej kwoty za godziny naszego czasu. Warto dokonać tej wymiany za jak najlepszą stawkę. W końcu Tobie również musi się opłacać pracować dla danej firmy. Jak więc to wyważyć? Podstawą jest rozeznanie w kosztach, które ponosi pracodawca w związku z Twoim zatrudnieniem. Jest to relatywnie łatwe. Wystarczy wziąć pod uwagę swoją pensję, którą dostajesz na rękę, w wyszukiwarce internetowej wpisać kalkulator wynagrodzenia, w polu wynagrodzenie netto wpisać kwotę netto, czyli tę, którą otrzymujesz na rękę i sprawdzić, jaka jest kwota brutto, ale co bardzo ważne dla pracodawcy, ponieważ kwoty brutto pracownika i pracodawcy różnią się od siebie.
Na przykład przy pensji netto 3,5 tysiąca złotych kwota brutto pracownika to około 4900 zł, natomiast kwota brutto pracodawcy to już 5900. Czyli zatrudnienie osoby zarabiającej 3,5 tysiąca złotych na rękę kosztuje pracodawcę 5900 zł. Aby być jeszcze bardziej precyzyjnym, należałoby do tej kwoty dodać koszty urlopów, ewentualnych chorobowych, obsługi kadrowo-księgowej itd. Jednak dla uproszczenia wystarczy nam kwota brutto płacona przez pracodawcę. Jeśli myślisz o podwyżce lub awansie, to znaczy, że jakiś czas już pracujesz w danej firmie, więc spokojnie możesz założyć, że Twoja obecna pensja brutto pozwala firmie na generowanie zysków. Czyli zapewne istnieje możliwość podniesienia Twojego wynagrodzenia. Jednak jak przekonać do tego przełożonych? Wyobraź sobie małą firmę, gdzie jest właściciel oraz 4 pracowników. Dla uproszczenia przyjmijmy, iż każdy z nich kosztuje firmę miesięcznie 1000 zł, a firma zarabia 6000 zł na miesiąc. Zakładając, że nie ma innych kosztów, właścicielowi zostaje miesięcznie 2000 zł, czyli można powiedzieć, że pensja właściciela jest dwukrotnie większa niż pojedynczego pracownika. Osoby zatrudnione nie wiedzą, ile firma zarabia na ich pracy, ale wyliczyli sobie, że biorąc pod uwagę podwyżki cen paliwa, żywności, opału i tym podobnych, każdy z nich powinien dostać 300 zł podwyżki. W takiej sytuacji, jeżeli każdy z pracowników przyjdzie po podwyżkę w wysokości 300 zł, to w efekcie właścicielowi zamiast 2000 zostanie na koniec miesiąca 800 zł, czyli znacznie mniej niż otrzymają zatrudnieni przez niego pracownicy. Kolejna podwyżka wynagrodzeń może spowodować, że firma zbankrutuje. Prowadzi to do następującego wniosku. Jeżeli w firmie będą rosły tylko wynagrodzenia pracowników, prędzej czy później niestety doprowadzi to do jej upadku. Przykład ten zwraca uwagę na fakt, z którym spotyka się wiele osób, iż argument rosnących kosztów życia często nie przekonuje prezesa lub zarządu firmy do zwiększenia naszego wynagrodzenia. Wracając do naszego przykładu 4-osobowej firmy, zastanówmy się, co musiałoby się wydarzyć, aby podwyżka pensji miała sens ekonomiczny dla właściciela. Na to pytanie jest bardzo prosta odpowiedź. Twoja obecna praca musi przynosić firmie większe zyski niż w momencie Twojego zatrudnienia lub ostatniej podwyżki. Praca będzie warta więcej, jeżeli dzięki doświadczeniu dana osoba stała się bardziej wydajna. Na przykład w jednostce czasu jest w stanie wykonać większą ilość zadań, wyprodukować więcej elementów czy na przykład obsłużyć większą ilość klientów. Twoja praca musi pozwolić firmie wygenerować większy zysk niż na przykład przed rokiem. Wówczas podwyżka nie odbędzie się kosztem zysków firmy, ale będzie wypłacona z tego, co dodatkowo zarobiłeś dla danego biznesu. I to jest podstawa przygotowania się do rozmowy o podwyżkę. Sprawdź, o ile więcej warta jest obecnie Twoja praca i przedstaw te dane w odpowiedni sposób Twojemu przełożonemu. Zapisz sobie wszystkie Twoje cechy i umiejętności oraz dziedziny, w których jesteś lepszy niż byłeś rok temu i użyj ich jako głównych argumentów przy rozmowie o podwyżce. Dopiero gdy przedstawisz to, co powoduje, że przecież już zarabiasz na swoją podwyżkę, możesz użyć, jeżeli będzie to potrzebne, jako dodatkowego argumentu rosnących cen, rat kredytu itd. Zrobienie tego w umiejętny sposób pokaże Twojemu przełożonemu, że zasługujesz na podwyżkę, a jednocześnie może on wtedy zdać sobie sprawę, że warto dołożyć starań, aby Cię nie stracić. Możesz powiedzieć na przykład: od naszej ostatniej rozmowy nauczyłem się samodzielnie tworzyć proste programy na moją maszynę, co odciążyło programistę, a w ciągu ostatnich 6 miesięcy nauczyłem się również obsługi maszyny na stanowisku obok. Dzięki czemu w przypadku, gdy kolegi nie ma w pracy, bez problemu mogę go zastąpić. Zatem dodatkowe umiejętności, których się nauczyłeś, mogą być głównym argumentem, który przekona szefa, że podwyżka dla Ciebie jest jak najbardziej uzasadniona. Warto pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii. Rozmowa o awans lub podwyżkę zaczyna się tak naprawdę dużo wcześniej. Poza dodatkowymi umiejętnościami, niezwykle istotnym argumentem będą Twoje zasługi dla firmy, które pokażą Twoje zaangażowanie w pracę. Najczęściej będą to dodatkowe czynności, które wykraczają poza zakres Twoich obowiązków. Na przykład spotkaliśmy się z przypadkiem, gdy doświadczony pracownik, pomimo iż pracował w innym dziale, zauważył, że nowo zatrudniona osoba od dłuższego czasu stoi przed swoją maszyną i nie wie, co zrobić z błędem, który pojawił się na pulpicie. Podszedł on wówczas do tego pracownika i pokazał mu, jak usuwać takie błędy na przyszłość, ale co najważniejsze, jaka jest ich przyczyna.
Kiedy rozmawialiśmy z szefem dużej firmy, który dziwił się, dlaczego przekonujemy go, że tak dużą zasługą jest fakt, iż jego pracownica działu wysyłek, pani Krystyna, została po pracy 2 godziny dłużej i dokończyła pakowanie zamówienia po to, aby dotarło one do klienta na czas. Czasami zdarza się, iż przełożony uważa, że praca w płatnych nadgodzinach nie jest żadnym poświęceniem. W końcu podwładny dostaje za to adekwatne wynagrodzenie. Jednak w Twojej rozmowie z przełożonym zdecydowanie powinieneś podkreślić taki fakt, wskazując jasno, jak dużo dało to firmie. W tamtym przypadku te 2 godziny pani Krysi spowodowały, że firma nie musiała płacić kary za opóźnienie i co najważniejsze, nie ucierpiał wizerunek tej firmy. Znam także przypadek, w którym brygadzista w swoim wolnym czasie, w prywatnej rozmowie dowiedział się o nowym programie dotacyjnym. Sprawdził, na czym on polega i stwierdził, że dzięki takiemu dofinansowaniu firma, w której pracuje, będzie w stanie kupić maszynę, która zwiększy wydajność najbardziej obciążonego działu. Przedstawił ten pomysł szefowi, któremu ta idea bardzo się spodobała i ostatecznie dzięki tej dotacji wzrosła wydajność tego biznesu. Generalnie każdy, nawet najdrobniejszy element, który zrobiłeś lub zrobiłaś ponad Twoje obowiązki, będzie dobrym argumentem świadczącym o tym, że zasługujesz na podwyżkę lub awans. Idealnie będzie, jeśli Twój przełożony będzie zauważał tę sytuację na bieżąco, a Ty tylko dyskretnie o nich przypomnisz w trakcie rozmowy o podwyżce lub awansie. Jednak w rzeczywistości często przełożeni nie mają możliwości zauważenia wszystkich takich sytuacji, a czasami zdarza się, iż widzą ich naprawdę niewiele. Na szczęście jest na to świetny sposób stosowany w różnych krajach. Najbardziej popularny jest on w Stanach Zjednoczonych. Polega on na znalezieniu sobie przynajmniej jednego kolegi, choć w trójkę będzie można uzyskać lepszy rezultat, i zawiązaniu pewnego rodzaju umowy. Chodzi o to, że będziecie dyplomatycznie zwracali uwagę przełożonego na swoje wzajemne osiągnięcia w pracy. Nie będzie wówczas tego oporu, jaki może się pojawić przy zwracaniu uwagi na swoje własne osiągnięcia. W tej sytuacji chwalisz kolegę. Oczywiście ów kolega w odpowiedniej sytuacji odwdzięczy się Tobie tym samym. W tej metodzie bardzo ważne jest, aby mówić tylko i wyłącznie o zdarzeniach, które naprawdę miały miejsce. Jeśli na przykład idąc przez halę produkcyjną przez przypadek zauważyłeś wadliwie wykonany produkt przygotowywany już do wysyłki i zwróciłeś na to uwagę, co zaoszczędziło firmie wielu kosztów, koszty niepotrzebnej wysyłki, zwrotu, reklamacji i co najważniejsze kosztów wizerunkowych, to jest to sytuacja, o której Twój kolega, z którym jesteś umówiony, zdecydowanie powinien powiedzieć szefowi. Ponadto Ty sam zapisuj sobie wszystkie takie wydarzenia i użyj ich jako argumentów przy rozmowie o podwyżce. Twój szef w natłoku obowiązków może o tym zapomnieć, a jeśli powiesz mu o Twoich zasługach dla firmy, zapewne przypomni mu się, że taka sytuacja w rzeczywistości miała miejsce. Wówczas znacznie łatwiej będzie Ci go przekonać do podwyżki czy awansu. Jeżeli natomiast nie masz możliwości, aby umówić się ze znajomymi, to po prostu spisuj wszystkie sytuacje, w których zrobiłeś rzeczy wychodzące poza Twój zakres obowiązków i użyj ich na rozmowie o podwyżce lub o awans. Wówczas będziesz mógł pokazać na konkretnych przykładach, co robisz ponad to, co jest wymagane na Twoim stanowisku lub co zrobiłeś, dzięki czemu firma zaoszczędziła jakąś konkretną kwotę. Przygotowując się do rozmowy, bardzo ważne jest, aby ułożyć ją odpowiednio w zależności od naszego rozmówcy. Inaczej rozmawia się z właścicielem firmy, a inaczej z przełożonym, który również jest pracownikiem tej samej firmy. Szczerzej ten aspekt omówiłam w filmie o rozmowie kwalifikacyjnej. A w skrócie wygląda to tak. Rozmowę z właścicielem firmy można porównać do sytuacji, w której zlecasz malarzowi odświeżenie Twojego mieszkania i oczywiście chcesz, aby zrobił to perfekcyjnie za jak najniższą stawkę. Będziesz skłonny zapłacić fachowcowi większą kwotę niż innemu oferentowi, tylko pod warunkiem, że przekona Cię on, iż jest tego wart. Podobnie będzie z właścicielem firmy. Musisz mu pokazać, że jesteś w stanie wypracować tę większą kwotę, o którą się starasz. Dlaczego? Ponieważ on płaci Ci z własnej kieszeni. Natomiast rozmawiając z przełożonym, który również jest pracownikiem danej firmy, oczywiście powinieneś mu pokazać swoje zdobyte doświadczenie i umiejętności oraz dodatkowe osiągnięcia czy oszczędności dla firmy. Ale tutaj musiałbyś mówić w tym kontekście korzyści dla Twojego przełożonego.
Zapewne wiesz, jakie korzyści swojej pracy odnosi Twój przełożony. Na przykład dzięki Twojej większej wydajności zawsze jako team wyrabiacie normę, co przekłada się na premię również Twojego szefa. Powiedz wówczas, że dzięki Twojemu zaangażowaniu cały zespół, w domyśle również Twój przełożony, regularnie otrzymujecie premię. Możesz pokazać, z jakich obowiązków odciążasz swojego przełożonego. Bardzo dobrym argumentem będzie również Twoja samodzielność. Fakt, iż Twój przełożony nie musi poświęcać Ci zbyt dużo czasu i może skupić się na swoich obowiązkach, jest jednym z ważniejszych argumentów dla każdego brygadzisty, menadżera, kierownika czy dyrektora. W staraniu się o awans wszystkie powyższe zasady dotyczące podwyżki są jak najbardziej aktualne, jednak do pełnego sukcesu potrzebne jest coś jeszcze. Po pierwsze, powtórzę kwestię Twojej inicjatywy, ponieważ bez niej naprawdę trudno osiągnąć sukces. Zig Ziglar kiedyś powiedział: nie musisz być wielkim, by zacząć, ale musisz zacząć, aby być wielkim. W tym miejscu kilka słów kieruję w szczególności do pań, które chciałyby awansować. Nie zwlekajcie z tą decyzją. Z badań przeprowadzonych w Polsce od roku 1995 do 2018 wynika, że prawie połowa Polaków uważa, że kobieta wykonująca ten sam zawód i mająca takie samo wykształcenie jak mężczyzna ma w porównaniu z mężczyzną mniejsze szanse na awans zawodowy. Poza tym kobiety dłużej niż mężczyźni zastanawiają się nad tą decyzją. Dlatego, drogie panie, aby to zmienić, do dzieła. Druga bardzo ważna zasada brzmi: poznaj zasady awansu w Twoim miejscu pracy. Nie wystarczy fakt, że chcesz awansować i uważasz, że jesteś do tego przygotowany. Twoja praca i osiągnięcia muszą być zgodne z kryteriami awansu, które obowiązują w firmie lub instytucji, w której pracujesz. Ponieważ może się zdarzyć tak, że będziesz świetnie wykonywał konkretne zadania, ale to nie będzie to, na co firma zwraca szczególną uwagę, gdy ocenia pracownika pod kątem potencjalnego awansu. Jako przykład przedstawię Ci sytuację, z którą spotkaliśmy się przy okazji doradzania pewnej firmie produkcyjnej. Bardzo dobry pracownik działu handlowego, odnoszący rewelacyjne sukcesy w sprzedaży, w pewnym momencie złożył wypowiedzenie. Firma wiedziała, że strata tego pracownika może negatywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży. Po pierwsze, był on znacznie lepszym handlowcem niż pozostali pracownicy zespołu, więc generował dużą część sprzedaży. A do tego istniała obawa, że przejdzie do konkurencji i zabierze ze sobą zarówno klientów, z którymi pracował, jak i niektórych klientów swoich kolegów. Rozmowa przełożonych z tym pracownikiem o powodach jego odejścia nie przyniosła jednoznacznej odpowiedzi. Niestety często bywa tak, że osoby składające wypowiedzenie podają powód dobrze brzmiący, ponieważ z różnych względów nie chcą wyjawić prawdziwych przyczyn. Poproszono nas, abyśmy porozmawiali z tym pracownikiem. Okazało się, że prawdziwa przyczyna złożenia wypowiedzenia była zupełnie inna niż podana przez niego oficjalnie. On wcale nie chciał zmieniać firmy, jednak wiedział, że jest dużo lepszym handlowcem niż jego koledzy, ale również niż jego bezpośredni przełożony. Przez 2 lata bardzo się starał wykazać swoimi umiejętnościami, dzięki czemu wygrywał większość konkursów dla handlowców i zdobył wszystkie nagrody dla najlepszego pracownika. Starał się tak bardzo, ponieważ miał dużą nadzieję, iż zostanie to zauważone i dostanie awans na kierownika działu handlowego, co było jego marzeniem. Jednak z czasem, z powodu braku awansu, frustracja w nim narastała, aż w końcu stwierdził, że odchodzi i złożył wypowiedzenie. Dopiero w rozmowie z nim okazało się, iż nigdy z nikim nie rozmawiał o możliwości awansu, ponieważ nie miał jak. Z oczywistych względów nie mógł powiedzieć swojemu bezpośredniemu przełożonemu, że chciałby zająć jego miejsce, a nie chciał także go pominąć i pójść po awans do dyrektora, ponieważ czułby się z tym niezręcznie. Stwierdził, że skoro zarząd sam nie występuje z taką propozycją, to jedyną szansą dla niego jest znalezienie innej firmy, w której od razu zacznie pracę na stanowisku kierowniczym. Gdy rozmawialiśmy z zarządem, okazało się, że rozważano awans tego pracownika. Jednak ostatecznie zarząd doszedł do wniosku, że jest on świetnym handlowcem, ale prawdopodobnie nie ma wystarczających umiejętności wymaganych na stanowisku menadżera. Przede wszystkim chodziło o umiejętność kierowania zespołem. Okazało się również, że brak wakatu nie był problemem, ponieważ obecny kierownik działu handlowego był tak dobrym organizatorem, że chciano go awansować wyżej, ale nie można było zostawić najważniejszego działu bez właściwego kierownictwa. Aby w optymalny sposób rozwiązać tę sytuację, poproszono nas o przeszkolenie tego świetnego handlowca z zakresu kompetencji kierowniczych.
W efekcie firma nie straciła dobrego handlowca, a zyskała dobrego kierownika. Bazując na jego doświadczeniu, razem stworzyliśmy skrypt szkoleniowy, dzięki któremu udało się podnieść kwalifikacje całego zespołu, dzięki czemu udało się także zwiększyć sprzedaż całego działu handlowego. Przykład ten pokazuje także, jak ważna jest komunikacja. Brak rozmowy w tym przypadku z dwóch stron, ze strony pracownika, ale również ze strony jego przełożonych, mógł doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych firmy, a i być może do mniejszego zadowolenia z nowej pracy tego pracownika, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak będzie w kolejnej firmie. Dlatego tak ważne jest to, aby poznać cechy i umiejętności, które zarząd firmy oczekuje na danym stanowisku i dopiero wówczas zacząć działać. Ponadto niektóre firmy mają bardzo sformalizowaną ścieżkę awansu. Na przykład Google czy Facebook mają jasno określone i zapisane kryteria, według których awansują pracowników. Jeśli myślisz o awansie, obserwuj także nadarzające się okazje. Jeśli firma ma ustaloną hierarchię i wszystkie stanowiska są obsadzone, to muszą zajść konkretne okoliczności, aby była możliwość awansu. Na przykład firma musi się rozwijać, co będzie owocowało powstawaniem nowych działów lub powiększaniem obecnych. Wówczas może się pojawić wakat lub stanowisko, które Ciebie interesuje. Drugim przypadkiem może być awans, na przykład Twojego przełożonego. Wówczas jego dotychczasowe miejsce będzie wymagało obsadzenia. Zasada numer 3. Zawsze aktualna. Cały czas poszerzaj swoją wiedzę i umiejętności. Buduj w sobie taką wewnętrzną otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności. Zdefiniuj w swoim życiu zawodowym przestrzeń, w której chciałbyś się rozwijać. Dzięki temu w sytuacji, kiedy w Twojej pracy pojawi się jakieś nowe zadanie, możesz być jednym z pierwszych, który będzie wiedział, jak sobie z nim poradzić, od czego zacząć. Będziesz postrzegany przez ludzi w Twoim otoczeniu, w tym przez Twoich przełożonych, jako osoba, w którą warto zainwestować, ponieważ cały czas się rozwijasz. Wtedy Twój szef na rozmowie w sprawie awansu może powiedzieć: dobrze, możemy Pana awansować, ponieważ jesteśmy przekonani, że poradzi Pan sobie na nowym stanowisku. Aby jeszcze bardziej Cię zachęcić, zacytuję Thomasa Edisona. Gdybyśmy robili to, do czego jesteśmy zdolni, dosłownie zadziwilibyśmy samych siebie. Punkt numer 4. Buduj swoją markę osobistą. Marka osobista to nie tylko to, kim jesteś, ale także to, jak jesteś postrzegany przez innych. To obraz Twojej osoby budowany na podstawie tego, co ludzie o Tobie wiedzą. Marka osobista to innymi słowy Twoja reputacja. Brian Tracy uważa, że marka osobista stanowi kluczowy składnik sukcesu i wiąże się z zaufaniem. Polega to na tym, że jeżeli ktoś zaufa Tobie i awansuje Cię na wyższe stanowisko, to może spodziewać się, że cechy takie jak odpowiedzialność, innowacyjność, wysoka jakość pracy i umiejętność pracy zespołowej będą stanowiły o Twoim profesjonalizmie. Podstawą budowania marki osobistej są wartości, które wyznajesz i które chcesz przekazać innym. Warto zastanowić się w tym miejscu, jaką wartość wnosisz do organizacji, w której pracujesz i jaką wartość prezentujesz dla Twojego szefa. Zasada numer 5. Odpowiednie przygotowanie do rozmowy. Dobre przygotowanie jest niezbędne, aby osiągnąć sukces. Kilka dni przed rozmową znajdź czas i wypisz na kartce wszystkie swoje argumenty przemawiające za tym, że powinieneś dostać awans. Pamiętaj, że często zdarza się tak, że o awans na to samo stanowisko stara się kilka osób. Zatem pracowników chętnych na jego objęcie jest kilku, a stanowisko niestety jest tylko jedno. Ważnym etapem przygotowania będzie przećwiczenie przyszłej rozmowy. Pamiętaj, że Twój przełożony czy zarząd firmy ma bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu rozmów z kandydatami do podwyżki czy awansu. Z tego powodu będzie w stanie logicznymi odpowiedziami przebić Twoje argumenty. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, to stres może spowodować, że wypadniesz gorzej, a nawet poniżej Twoich faktycznych kompetencji. Dlatego trening pozwoli Ci zaprezentować się na tej rozmowie jak najlepiej. Trening czyni mistrza. Ćwiczenia spowodują, że w stresie nie zapomnisz o ważnych argumentach. Będziesz w stanie ułożyć zdania w sposób uporządkowany i logiczny. Przygotujesz sobie odpowiedzi na ewentualne kontrargumenty Twojego rozmówcy. Ćwiczenia takie zdecydowanie obniżą poziom stresu w trakcie rozmowy z przełożonym. Trening może być naprawdę prosty. Zacznij od ćwiczenia rozmowy samodzielnie, na głos i przed lustrem. Dla większości osób będzie to pewnego rodzaju dyskomfort, jednak narażenie się na taki dyskomfort w zaciszu domu spowoduje znacznie, ale to znacznie mniejszy stres na właściwej rozmowie już w gabinecie Twojego szefa.
Trening przed lustrem ma jeszcze jedną zaletę. Widzisz siebie tak, jak będzie widział Ciebie Twój przełożony w czasie rozmowy. Jeśli nigdy tego nie robiłeś, to zdziwisz się, jak dużo będziesz chciał poprawić. Być może będziesz chciał zmienić swoją postawę, mimikę, gesty lub ubiór. Być może stwierdzisz, że zbyt mało lub zbyt dużo się uśmiechasz, albo zobaczysz, że trudno Ci utrzymać kontakt wzrokowy z rozmówcą. Uświadomienie sobie tych kwestii niewątpliwie wzmocni Twoją pewność siebie i prawdziwie pozytywnie wpłynie na przebieg przyszłej rozmowy. Następnie, jeśli tylko masz taką możliwość, przećwicz rozmowę ze swoją drugą połówką lub ze znajomym. To pozwoli zminimalizować przyszły stres do minimum. Jeśli Twoja rozmowa ma się odbyć online, to zamiast ćwiczyć przed lustrem, nagraj siebie i następnie przeanalizuj to nagranie pod kątem tego, co można jeszcze poprawić. Może to być również dźwięk, oświetlenie lub tło, na jakim będzie Cię widział Twój rozmówca. Bardzo często inaczej zachowujemy się przed kamerą, dlatego to nagranie może dać Ci naprawdę dużo cennych wskazówek. Po szóste, wybierz dobry moment na rozmowę. Oczywiście, jeśli czujesz, że masz wystarczające argumenty, nie czekaj. Jednak jeśli masz pewne obawy, to bardzo dobrym czasem na przeprowadzenie rozmowy na temat awansu czy podwyżki będzie na przykład projekt zakończony sukcesem czy wykonanie innego, ważnego dla firmy zadania. Życzę Ci wielu sukcesów i determinacji na drodze ich realizacji. Pamiętaj, sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś. Jeżeli podobają Ci się treści, które tworzymy w Fundacji Idea dla Ciebie, upewnij się, czy subskrybujesz nasz kanał, kliknij dzwoneczek i zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia!